Andrzej upokorzył ją jako kobietę, ty w sądzie jako lekarza. Zniszczyliście ją. Przez was chciała się zabić. Kinga, ja wiem, że ktoś był w tym samochodzie. Wyjdź stąd. Będziesz moim pełnomocnikiem? Andrzej to zły człowiek. I myślę, że w głębi serca ty dobrze o tym wiesz. I ja mam w to uwierzyć, że twój były mąż to geniusz zła, który wykorzystał mnie do swoich celów. Andrzej nie jest tym, na kogo się kreuje. Doktor Żurawski wspominał o terapii. Terapeuta zniknął w tajemniczych okolicznościach? Źle się czujesz? Jak to dalej pójdzie, uda im się zrobić ze mnie prawdziwą wariatkę. Przydawkowała pani leki uspokajające. Czy to nie jest prawda? Mój brat nie może nic wiedzieć. Nie było go z nami. Dotarliśmy do karty informacyjnej ze szpitala wojewódzkiego w Warszawie. Z karty wynika, że... Skąd wiedziałeś, sukinsyn? Wnoszę o zakończenie wysłuchania. Muszę wiedzieć wszystko. Jak moja matka mnie nie kochała? Moja klientka twierdzi, że przed przedawkowaniem wielokrotnie pisała do pana z prośbą o pomoc i pan ani razu nie odpowiedział. Co? Nieprawda. Ewa Dobrzyńska nigdy nie leczyła Kingi. Andrzej chciał zmusić się do kłamstwa. Próba uciszenia. Przeczytaj to. Teraz pytanie. Czy wierzysz im, czy siostrze? Ja chciałbym wycofać wniosek o ubezwłasnowolnienie. Tomasz, co ty robisz? Mogę spytać o powód? Uważam, że zostałem zmanipulowany przez pana Andrzeja Żurawskiego. Wiem, że to, co powiem, jest straszne. Ale ja nie powierzyłabym jej dziecka pod opiekę. Niestety. Biegli nie zmienili zdania. Jednak kogoś udało się przekonać. Popełniłem błąd. Naprawdę pisałam do ciebie te listy. Groził, że zrobi za mnie wariatkę, że odbierze mi dziecko. Zmieniając zeznania, trochę mu pani w tym pomogła. Puść mnie! On wymysły, rozumiesz? Tego chorego zazdrości mów! Nikt to nie wierzy już! O Boże! O Boże! On znowu próbował, Julia. Co? Był agresywny. Groził, że mnie zabije, dusił mnie. Ciocia Julia? Dzień dobry, jak masz na imię? Wnoście się! Wszystko siostra. Jedziemy z Andrzejem na pierwszy spacer. O czym ty mówisz? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Andrzej jest w areszcie. Kinga!